spotkaniu, rozpoczniecie weekend, to nie wchodźcie do niego bez wiedzy, którą dzisiaj postaramy się Wam przekazać w naszych prawniczych piątkach w piątkach. Dokładnie. Dzisiaj odcinek z serii Wiedza frapująca, osoby, które pojawiają się w sądzie niekoniecznie w charakterze zawodowym, bo chcemy Wam powiedzieć o tym, jak nie zwracać się do sądu. Punkt pierwszy. Panie sędzio! Pani sędzio! Pani sędzino! Słuchajcie, tak, w ogóle się nie, w sensie słowo sędzina to chyba jest jakieś... Nie. Nie istnieje takie słowo chyba, tak ogólnie rzecz biorąc. Pan sędzia i pani sędzia, takie są prawidłowo językowe zwroty. To nie znaczy, że ich używacie na sali sądowej. No inaczej, można ich używać, natomiast nie zwracając się do sądu. I teraz punkt drugi. Proszę pana, albo proszę pani, tak też nie mówimy, słuchajcie. A to się bardzo często zdarza, dlatego że świadkowie, którzy zeznają w sądzie, no jakby widzą przed sobą kobietę albo mężczyznę, więc się rzeczy, kiedy już się trochę wyluzują, w sposób naturalny mówią, proszę pani, chciałabym, no nie mówimy proszę pani, mówimy po prostu wysoki sąd. Właśnie, bo na razie mówimy, jak nie mówimy, a może na koniec dojdziemy do tego, jak mówimy. Dobra, to był znowu spoiler. Lecimy dalej, punkt to trzeci. To był najgłupszy spoiler świata. Punkt trzeci. Słuchajcie, sprzeciw! Tak na pewno nie robimy. Słuchajcie, chodzi o to, że po prostu kiedy coś na sali dzieje się nie po waszej myśli, to nie implementujcie zachowań, które podpatrzyliście w amerykańskich serialach, gdzie pełnomocnicy mówią sprzeciw! Objection! Żadnych objection. Tak. Po prostu w Polsce tego nie stosujemy, więc takie słowo jak sprzeciw nie przyniesie nic innego jak po prostu taki pół uśmieszek po stronie osób, które będą na sali. Na pewno tego typu zwrotów nie powinien, znaczy w ogóle tego typu aktów nie powinien podejmować świadek ani no w zasadzie tylko stronie albo pełnomocnikowi będzie przysługiwać jakieś prawo do złożenia jakiegoś zastrzeżenia czy czegokolwiek. Tak? Tylko po prostu zwrócenia uwagi są na jakieś tam uchybienie czy tam na jakąś kwestię, jakąś nieprawidłowość, która się odbywa. Ale tak, sprzeciw nie, absolutnie. Kolejna rzecz, punkt to może czwarty. Nie jest jak się nie zwracać do sądu, ale czego nie robić, kiedy się zwracamy do sądu, czyli... No mało jest takich przypadków, rzeczywiście przyznam szczerze, ale mowy końcowe w prostych sprawach, które trwają 3 godziny, no to nie jest najlepszy pomysł i raczej nie jest to mowa, która spowodowałaby, że uwaga sędziego będzie skupiona na tym, na czym mówicie. Ogólnie super, że przygotowujecie się na rozprawę, super, że macie mowę końcową przygotowaną, super, że macie jakąś koncepcję na zakończenie sprawy, natomiast przeciąganie tego w nieskończoność na wokandzie, która... ma inne osoby za wami. Słuchajcie, tak, wszyscy czekają, sytuacja jest napięta, czas, grafik sędziego na pewno też jest napięty w dzień, który jest tam na sali. No, kwiecista, długa mowa to naprawdę nie jest coś, na co pożądane. Wszyscy czekają, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiecie, teoretycznie macie do tego prawo. Więc też ciężko sędziemu wam odmówić tak naprawdę. Oczywiście sędziowie się starają krytycznych sytuacjach zwrócić uwagę, że troszeczkę zbyt długo trwa wypowiedź. Natomiast no po prostu pilnujmy się tego. No ja wiem, że niektórzy lubią sobie pogadać. I super, my też lubimy. Ale pytanie, czy to jest konieczne, potrzebne i w ogóle mile widziane. No, ja jeszcze, zdaniem nie. Tak, ja jeszcze tutaj powiem taką ciekawostkę, która bardzo często ma miejsce na posiedzeniach zarówno apelacyjnych, jak i zażaleniowych, ale także na zwykłych, regularnych posiedzeniach na koniec danego postępowania. Sędziowie bardzo często zwracają uwagę mówców, że fajnie byłoby, gdyby mieli do dodania coś jeszcze innego niż zostało wskazane w pismach. Więc bardzo często sprowadza się do takiej właśnie uwagi, czyli jeżeli powielacie to, co już napisaliście w swoim piśmie i jakby czasami nawet czytacie to, widziałam takie akcje, nie róbcie tego. Bo to jest tylko już wtedy zajmowanie takie czasu, którego nikt przecież nie ma, życie jest krótkie, nie ma czasu na takie rzeczy. Po to są te pisma procesowe, szczególnie w cywilnych postępowaniach, żeby tam właśnie napisać wszystko, co jest do napisania. Wtedy, słuchajcie, papier nie zapomina, to wszystko gdzieś jest, sędzia będzie wydawał wyrok, to sobie będzie mógł właśnie to wszystko przeczytać. A mowa końcowa w zasadzie powinna być tylko takim, wiecie,
no, ostatecznym sformułowaniem jakiejś myśli plus ewentualnie dodanie czegoś, jeśli jeszcze w ostatniej chwili chcielibyście coś zrobić. Ale w zasadzie wiecie, pozew to jest wypowiedź na początku, a mowa końcowa to jest wypowiedź na końcu, kiedy możecie jeszcze wziąć troszeczkę pod uwagę, co coś wydarzyło podczas postępowania. I do tego to wykorzystajcie do jakiejś interpretacji, jakiegoś dowodu, wskazania jakichś okoliczności, które wynikły, ale być może nie zostały przez świadka aż tak podkreślone. No tego typu sprawy. Jasne. Tak? Przechodzimy do piątej kwestii, czyli jak nie zwracać się do sądu, w jakiej formie tym razem mowa ciała. Słuchajcie, jak zadajecie pytania świadkowi, to nie wstawajcie. I to się tyczy zarówno stron, jak i pełnomocników. Ja wiem, że jak się zwracamy do sądu, to powinniśmy stać, ale pamiętajcie, że jak zadajecie pytania świadkowi, to wbrew pozorom, mimo że to świadek będzie się potem zwracał do sądu, to wy się zwracacie tak naprawdę do świadka, nie do sądu, bo wy świadkowi bezpośrednio zadajecie pytanie, czy jako strona, czy jako pełnomocnik. Także nie jest to przesłanka do wstawania i prawda jest taka, że jest to takie, tak mi się wydaje, że w naszych kuluarach, że tak powiem, no tak trochę śmieszne. Zdarza się to również pełnomocnikom, że taka praktyka jest stosowana, wtedy sędziowie no bardzo często po prostu upominają, że tak więc, ta pozycja stojąca jest po prostu zbędna. Tak. Apel do aplikantów, po prostu nie wstawajcie, a apel do adwokatów czy radców, zwracajcie i mówcie o tym swoim aplikantom, bo oni przecież dokładnie. Nie... Skąd się mają o tym dowiedzieć? Dokładnie. To są takie rzeczy, które fajnie jest przekazać. Nie, nie musicie mówić, od nas się dowiedzą. Dokładnie. No, fajnie jest przekazywać takie głupotki swoim właśnie podopiecznym, bo po prostu to nie są oczywiste rzeczy. Dlatego i to jest moment, zanim zakończymy na przekazanie pozdrowień dla naszych patronów. Tak. Tak. Pozdrawiam cię, Kaszka. Kaszku. Do zobaczenia. Pa, pa.